Panie i panowie, w końcu doczekaliśmy się kolejnego sezonu w grze Fortnite. Sezon trzeci rozdziału drugiego zapowiada się rewelacyjnie, ponieważ wraz z nową aktualizacją do gry zostały dodane nowe miejscówki, nowe skiny, nowi bossowie, nowe bronie oraz nowe pojazdy do przemieszczania się. A właśnie z tej oto okazji w dzisiejszym odcinku kupimy 100 stopni karnetu bojowego, a wy, moi drodzy, macie za zadanie napisać w komentarzu, który skin według was jest najlepszy. A w dzisiejszym odcinku organizuję konkurs na 5 razy karnet bojowy. Wystarczy, że w sekcji komentarzy napiszecie swój nick w grę Fortnite, zostawicie łapeczkę w górę i wpiszecie kodzik parę do sklepu. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podoba tego typu odcinek, że zostawicie pod tym filmem tak minimum no te 10 tysięcy łapek, żeby mnie zachęcić, żeby w następnym sezonie też wydać 400 zł na fałdolce. Okej, moi drodzy, zaczynamy zabawę. Tak wygląda lobby. Wow. Okej, zaczyna się. Midas na tratwie, tak? Nie no, coś pięknego. Na rybie takiej wielkiej? Aquaman? Wow! Parówka sobie robiła grilla. XD. Nie no, narty wodne będą? Serio? Wow. Jakiś nowy skin. Okej, helikoptery zostają. To jest Renegade Raider. Co? Wow, zapowiada się ciekawie, naprawdę. Okej, teraz zapowiedź karnetu bojowego. Twojej własnej fortilli. Możesz tu odblokować wyzwania i kupić karnet bojowy, by zrekrutować tę niezatapialną załogę drifterów. Ten mały gapowicz to kitek. Tak szybko dorastają. Kitek? Zaprosiłem Aquamena. Zgodził się. Zapytałem, czy mógłby nosić koszulę. Powiedział nie. Aha. A to Julka, mistrzyni inżynierstwa. O. I niesamowite dzieła. Julka, pozdro Julka. Zbierz fortylle i poznaj wszystkich członków załogi. Sprawdź też buduj solkę. Z karnetem bojowym możesz zaprojektować własną. Buduj solka. Będzie zupełnie unikatowa. Coś pięknego. Przygody pojawią się nowe obszary do odkrycia. Sposoby poruszania się. Czy to pojechał DeLorean? Uważaj. Ciężarówka? Więc karnet bojowy, odblokuj zespół drifterów. Zacznij projektować własną solkę. Zdobądź do 1500 widolców i nie tylko. Człowieku, na beczka obfitości powraca? Skakuj. Wow! Co tu się wyrabia? Nie mam pytań. Oczywiście, że chcę lepszy karnet bojowy. Dobra, moi drodzy. Okej, na razie nie przeglądajmy karnetu bojowego. Zróbmy sobie to inaczej. Kupmy sobie fałdolczyki, jak szef. Okej, złożyliśmy zamówienie za 400 zł. Tak, zostawcie łapeczkę w górę. Obowiązkowo zostawcie łapeczkę w górę. A, karnet bojowy teraz jest w takiej jakby formie flagi. Dobra. No i co, moi kochani? Kupujemy, kupujemy. Chcę zestaw broni plus 25 poziomów, tak jest. Okej. Karnet bojowy dostępny. No dobra. Okej, lecimy dalej. Co mamy na początku? Oceania. Wyposaż. Fade. Okej, taki gościu. Wyposaż. Salto bohatera. Dobra, dalej. Takie spadanko Jonesiego. Dalej. Solka epicka. A, taka z blachy, no dobra. Co to jest za plecak? Plażowicz. Aha, jakiś piciu. Co tam jeszcze ma? Butelkę z listem. Eevee, cichutko. Jak możesz teraz. Fala oceanu. Dalej, co mamy? Pływanie na rekinie. Ta muzyka kozacka z intra, przepiękna jest. Ponad falami, ekranik. Koralowe kolce. Wow. Spoko. Sztandar. Aha.
Dalej mamy jakiś kompas. Później mamy topsel. No dobra. Taka lotnia. Nie wiem, jak latawiec wygląda, coś takiego. Ulepszenie do... Ulepszenie nasadki, aha, do solki, tak? Dobra, okej, kumam, o co chodzi. Kolejny ekran wczytywania. Fajny. Spray. Malowanko, no... Prąd podwodny, takie sobie. O, i mamy Nurek Jonesy. Nurek Jonesy, serio. A Jonesy, co ma kozacką brodę, nie mam pytań. Dobra, lecimy dalej. Sztos, to jest sztos. Rekin torpeda. Głębokie nurkowanie, no dobra. Wodospad, takie spadanie, smugi, słabe. Okej, okay, odbieramy fałdolce. No i dobra, moi drodzy. Kolejny poziomy kupuję. Zasłaniam sobie oczy, żeby nie widzieć, co tam jest. Albo czekaj, mogę tak to zrobić? Dobra, nie będę widział, nie będę widział, tak jest sztos. Klikamy, 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 klikamy. Czy mi starczy fałdolców? Powinno starczyć. Dobra, 74 poziomy kupujemy, a wy zostawcie łapkę w górę. Kup! Dobra, mamy to. Okej, okay, nie spoileruje mi. W poprzednich sezonach było troszeczkę inaczej, teraz jest spoko. Lecimy dalej. Wodne skrzydła. Wow! Kozacka jest ta lotnia. Już nie mogę się doczekać, aż ją będę latał. Serio. Ciekawe, czy można nią pod wodą też latać. Dobra, rekinek. Jadę do przodu. Bardzo fajny ekran wczytywania. Ostrza Eonu. No nawet fajne, fajnie się mienią. Dalej, co to jest? Zapełniony kwadrat. Aha. Kotek. Ulepszenie trzonka, no dobra. Wow. Wow. Zbieżność, co to jest? To jest lotnia taka kozacka? O kurde. Podejrzewam. Będzie najlepszą lotnią w tym sezonie, serio. Aha, tutaj mamy ziomka już z maską, tak? Nie, czekajcie, czy co on tam zrobił? Jeszcze raz. Emotka to była dobra, dobra. Noże nurka, okej, okay, takie podstawowe. Jest Julka! Epicka, nie no, Julka jest przekozacka. Ole ma dziary, co? Na ciele całym, zobaczcie. Super wygląda. Kozak skin. Mi się mega podoba Julka. To tu jest... Grzęda Oma, to jest ta sowa Julki, tak? Rozumiem, okej. Okay. Julka ją skonstruowała, dobra. Rozgwieżdżenie, tak? No takie nawet sobie. A, tu jest Julka. Tutaj mamy, o! A nie, no w sumie okej, okay, z zębatkami w środku. Myślałem, że będzie taki bardziej prześwitujący, ale i tak fajny. O, nastawiacze. To są do Julki klucze, super. Bęgerek. Fajne, fajne. O! Om! Legendarna lotnia to jest, tak? Patrzcie, jaki czat. Przecież to Julka skonstruowała. I to jest sowa, która trzyma klucz francuski. Coś pięknego. Dobra, Fate jest legendarny. Ma włosy jak Freeze. No spoko, spoko to wygląda. Pracownia. Dalej lecimy. Zemsta Oma. Dobra. Na paluszkach? No okej, okay, nawet fajne. Ulepszenie czaszy. Aha, po prostu do parasolki ulepszenie. Okej, okay, okej, okay, kumam. Ja na razie nie widzę żadnej różnicy w tej parasolce. Jest i Kitty. Kitek jest najlepszy, zobaczcie, to jest syn miałśniaczka. Wow. Coś pięknego, czyli to jest kot, który potrafi stworzyć jakiegoś robota, tak? Konstruktor, nie no, przecudowny. Latacz rybny? No dobra, spoko. Łapka kotka, kot z chmurki. O, co to jest? Aha. Nieskończony rozkwit, taki kwiatek, fajne. Malowanie, kości korsarz, tak? Koci korsarz, przepraszam. A, bo ma tutaj ości takie narysowane. No dobra, dobra, nawet fajne. Foton. Fajna smuga, mi się podoba osobiście. Okej, okay, takie sample, no nawet fajne. Kotek. Skate 8-bit. Mechaniczne pazurki.
fajne i to bardzo fajne. No nawet takie sobie, te malowanko, nie jest złe, fajnie się mieni. Do tego jest ta lotnia, tak? Gwiezdny szybowiec? Nie, to nie to. Myślałem, że do zestawu tego, ale też fajna. Okej, powyżej zera. Ulepszenie nasadki dolnej, okej. Okej, i co my tutaj mamy? Mini księżyc. I on się kręci na plecach, ten księżyc. Ten księżyc był zdradzony w tym, w trailerze. Dobra. O, Siona. Z szelkami, zielone włoski. Fajna, fajny skin, mi się podoba. Tu są do niej chyba zbieraki, czy nie? Nie, ale też są fajne. Planetarny klimat? Ej, no piękne! Taniec z piosenką. Rycerski lot? Aha, taka smuga w postaci jakby porwanej peleryny? Okej. A, to jest ten taniec, wiecie, nie? Słuchaj, Billy. No okej, taki bardziej chilloutowy styl, moim zdaniem. Latająca kometa, nie gadaj, że możesz teraz na takim kamieniu zasuwać, stary. Wow! Najlepsza lotnia chyba. Pomijając tej, wiecie, z motylków. Okej, niezawodne ostrza, też fajne. Czerwona pieczęć. Okej. Chmurka? O, to jest idealna emotka dla mnie, jak będę przegrywał, że cały czas pod, nade mną są czarne chmury i coś się dzieje. Sztos. To było co? Ulepszenie, tak? Koloru smugi, no dobra. Ostry kruk. O kurde, ale zbajerowana lotnia. Sztandar. Wieczna tarcza na plecach. Nawet fajna ta tarcza. I uwaga! Mamy dwa skiny za setny poziom, mordeczki! Dwa skiny za setny! Spójrzcie tylko, Wieczny Rycerz oraz... Fade, ten czy ten Fade, Fade... Styl w masce. Wow! Dalej. I to wszystko, moi drodzy. To wszystko, moi drodzy. Tak wygląda nowy karnet bojowy. Wow! Sklep z przedmiotami jeszcze sobie sprawmy. Sprawdźmy, przepraszam. Surferka. Przypominam o kodzie Farel w sklepiku. Jeżeli ktoś będzie kupował karnet bojowy, jakby skorzystał z mojego kodu, bym był no, mega wdzięczny, serduszko dla każdego. No i moi drodzy, tak to wygląda. Moim zdaniem najlepszym skinem w tym sezonie, wejdźmy sobie w nowości, chyba jest Kitty. Moim zdaniem jest Kitty. Zapisz i sprawdźmy jeszcze tą emotkę do Kittiego nową. Nie no, to coś pięknego przecież! Wow! Mega się jaram! Także moi kochani, tak wyglądał cały karnet bojowy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Wydałem ten karnet 400 zł specjalnie dla was, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda przecudownie. Widzimy się na live dzisiaj o godzinie 19:30. Mam nadzieję, że wpadniecie. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!